Witam bardzo serdecznie w grze Air Attack na Commodore C16. Gra szybko się rozpoczyna. No i mamy taki samolocik, którym po prostu zrzucamy bomby na pustostany. Dość wysokie miasto do wyburzenia, nie ma ludzi, trzeba wszystko uporządkować. Tutaj właściwie tylko spację się wciska, nic więcej. Bardzo prosta gra. Na razie jest poziom pierwszy. Zobaczę, dokąd uda się tutaj dojść. Gra wygląda na dość prostą. Dlatego, że te bomby spadają dość szybko. Dzięki czemu można śmiało sobie pogrywać. Samolot się opuszcza z każdym przelotem o jeden tak jakby poziom pułapu w dół. No i właśnie nic więcej tu nie ma do powiedzenia. Budynki dosyć spore, jak widać. Tu już się wszystko pali, o tak, ognia się zniszczyć nie da. No, ogień jest w końcu ogniem. I jeszcze zostało troszeczkę do wyburzenia. I ostatni fragment. Cyk. I moment, przyspieszenie, hiperprędkość, pułap za pułapem. Podliczane są punkty, ilość spuszczonych bomb. No i oczywiście tam ilość budynków. Pięter zniszczonych i to jest jakoś tam podliczane. Poziom drugi. No jakie wysokie budowle, prawda, próbują mnie tutaj powstrzymać, nie wiem przed czym, ale tutaj jest bardzo prosto, już teraz jest praktycznie ukończony poziom, z tego względu, że nie ma tutaj w ogóle już zagrożenia wysokościowego pod tym kątem, że zostanę niestety ale zniszczony przez kolizję z takim budynkiem. Także jak widać, prosta gra bardzo. Co my tutaj mamy, tak? Są zliczane tak jakby punkty podwójne. Pierwsze punkty to jest tutaj ilość zrzuconych pocisków. Natomiast punkty drugie to jest właśnie ilość zniszczonych pięter. Tak jakby w ten sposób właśnie to działa. Więc nie wiem, czy tutaj jest jakaś inna możliwość zdobywania punktów. Aczkolwiek można zauważyć taką rzecz, że raz potrafi tą bombą zniszczyć więcej, a raz mniej. Nie wiem, od czego to zależy. Być może jest to jakoś, jakaś losowość tutaj zastosowana. W każdym bądź razie tak to wygląda i cyk. I znowu mamy super hiper lądowanie. No i teraz widzimy, że punkt zostało jakoś tam zliczone. Poziom trzeci. No 0,3 to. Przynajmniej 10 plansz chyba jest, nie? U, jak tutaj już, ale to jest prosto, bo tu można nawet dwie bomby zrzucić na jeden budynek z góry, więc właściwie już jest po temacie. Nie ma problemu. Chyba, nie wiem, czy gra nie działa na tej zasadzie, że im wyższy budynek się likwiduje, tym chyba więcej pięter zlatuje. Nie, nie widzę takiej zależności. Jakoś nie widzę takiej zależności, więc po prostu trzeba to wyburzyć wszystko.
Oczywiście jest to wyburzane pod nowe osiedle, widocznie stare budynki, no i burmistrz miasta stwierdził, że no, trzeba wreszcie zrobić porządek ze starymi budowlami i je wyniszczyć, aby wybudować nowe miasto. Więc ja to tak interpretuję, bo chyba w tym celu ta gra jest zrobiona. Już wypuściłem 69 pocisków, czyli dość sporo. Pięter w sumie wszystkich wytukłem 357, 361, nie 3, a to niezależnie jest tutaj, bo tam za 75, 363. Aha, czyli ilość bomb determinuje zmniejsza ilość tak jakby tych punktów. Im więcej bomb wyrzucę, tym troszeczkę mniej punktów tak jakby dostaję, bo tam mi obniża. No ale nie da się tutaj chyba mniej bomb zrzucić, niż jest to konieczne. O, teraz już widzę, że jest sytuacja drapacze chmur, jak w Stanach Zjednoczonych. Normalnie olbrzymie, wysokie budynki. I proszę bardzo, to miasto już, prawda, było zacnej wielkości, ale ja oczywiście, jak zwykle, doprowadzę to wszystko do kompletnego zrujnowania. Ciekawe, dokąd uda mi się tutaj dojść. Chyba zaczynam rozumieć, chociaż nie, dalej widzę, że jest losowo, czy puszczę bombę centralnie, czy mniej centralnie na budynek. Ilość zniszczonych pięter jest różna. Za każdym razem, co jest takie troszeczkę dla mnie dziwne. No ale dobra, no powiedzmy, że konstrukcja budynku jednego jest mocniejsza, czy też fragmentu tego budynku jest mocniejsza w niektórych miejscach, a w niektórych miejscach jest słabsza. I stąd może być właśnie ten efekt, że tych pięter spada mniej. Ważne, że w ogóle spadają. No teraz już chyba, że poziom trudności potem jest coraz większy i już tak szybko te piętra nie będą spadać z czasem. Zobaczymy, jak to będzie się działo na poziomie piątym. 105 bomb teraz użyłem, no w sumie miasto było znacznie większe. Zobaczymy, jaki teraz będzie Manhattan. Z jakimi wieżowcami olbrzymimy. Poziom piąty. Ok, już tutaj od razu po dwie bomby można puszczać, albo po trzy. I już poziom przeszedłem. Kwestia tylko czasu. No i cóż więcej powiedzieć na temat tej gry? No, nie ma tu już specjalnie o czym gadać. Jak gra wygląda, to widać. Może w sposób magiczny przyspieszę do momentu, kiedy już niestety mój samolot zostanie rozbity. Bo na razie to mogę tak grać bez końca i film może trwać bardzo długo. No bez końca to raczej się nie da, ale dość długo mogę grać, więc zobaczę, dokąd uda mi się dojść, do którego miasta. Jestem na poziomie 10. Teraz już przyspieszyło wszystko. Samolot teraz leci znacznie szybciej. Także jest oczywiście poziom trudności. Nie wiem, czy uda mi się przetrwać już ten poziom, bo samolot już teraz zasuwa i to pięknie szybko. Więc no zobaczymy. Może się uda przejść mi tą 10. planszę. Ale jest naprawdę coraz ciężej. Jeszcze 9. plansza to nie była taka szybka. A teraz samolot to po prostu leci z taką prędkością,
że po prostu głowa maleńka. O kurczę, to już będzie chyba koniec już w tym momencie. Tak jest. Niestety rozbiłem się. Kiedyś musi nadejść ten koniec. Ale zaczynam znowu od 10 planszy, co jest niespodzianką. Więc niech będzie. Jeszcze raz spróbuję, może się uda. Cyk, dobra. Teraz już tutaj nie ma przeproś. Tutaj muszę ten, który jest zaraz o tu w tym miejscu tam na dole, bo tutaj z tymi to jeszcze sobie jakoś poradzę, tak? Ale jak widać już tak szybko się nie rozwalają te budynki, więc już 10. plansza jest wyzwaniem konkretnym. Aha, zobaczymy jak będzie dalej. Na razie jeszcze sobie radzę, ale jak widać jest coraz ciekawiej. Oj, teraz to można powiedzieć, że jest poziom trudności zacny. Tak, jakieś turbo doładowanie samolot dostał i teraz już zdecydowanie szybciej leci. Ja muszę szybciej działać i bardziej precyzyjnie. Tak, bombardowanie moje jest, udało się. 11. plansza. Wow. Trzeba przyznać, że teraz jest całkiem nieźle. Mam nadzieję, że tu nie będzie już przyspieszać bardziej. Okaże się za chwilkę. Dobrze, jak na razie jest to do ogarnięcia. Gra stała się dynamiczniejsza i przynajmniej szybciej się plansze teraz przechodzi przy tej prędkości. Tak, muszę być bardziej precyzyjny. Teraz zdecydowanie. Kurczę, muszę tamten budynek stłuc. O właśnie, ten, który jest z wierzchu. No to jest ciekawe z tą kontynuacją, bo nie zaczynam wszystkiego od początku, tylko od planszy, w której ostatnio zginąłem. Okej, dobra, udało się. To już myślałem, że najgorszy to jest ten budynek przy lewej krawędzi, bo jeśli jego się... O, to było dziwne. Jakiś bug. Dobra, ale już mam go z głowy. Dobrze, jeszcze zostały dwa. Jest, 12. plansza. No, teraz z taką prędkością można grać, punktów dość sporo. Ilość bomb zabiera tyle pięter, czy też tyle punktów, ile bomb po prostu zużyłem. Poziom 12. Wow. Okej. Jest coraz ciekawiej. Zobaczę, czy to jakiś poziom wzrośnie później, jeśli dojdę, no nie wiem, może do 20 poziomu, ale to po magicznym przyspieszeniu. Jestem właśnie na poziomie 20. Jak widać, samolot jeszcze szybciej leci. I coś dziwnego się dzieje za tym samolotem. Jakieś powstają błędy. Bliżej nieokreślone. Ale spróbuję przejść tą 20. planszę. Nie wiem, może to jest celowe działanie. Ale jak widać, teraz samolot to zasuwa i to równo. Więc podejrzewam, że już raczej chyba do 30. poziomu nie uda mi się dojść. Bo szybkość poruszania się tego samolotu jest zbyt duża moim zdaniem. Ciekaw jestem, czy prędkość tej może dojść do prędkości takiej, jak właśnie się wszystkie budynki zniszczy, czyli do hiperprędkości. No, trudno powiedzieć. Tak, ale tutaj jak się nie trafi już na samym początku, to już mogą być duże problemy. Tak, muszę ten budynek tutaj załatwić. I najpierw się muszę skupić na tych wysokich budynkach, bo jest jednak zdecydowanie zbyt szybko już.
Czy dojdę do 30 planszy? Nie wiem. Może powoli dojdę. Właściwie to już szybko, bo samolot się tak szybko porusza, że te plansze się będzie przechodzić znacznie szybciej. Właśnie doszedłem do poziomu 30. Zobaczymy, czy jeszcze będzie większe przyspieszenie za chwilkę, czy też nie. No jest większe przyspieszenie, jak widać. Samolot zostawia za sobą jeszcze bardziej dziwne szlaczki. Także no, budynki są dość niskie, jak widać. Pewnie podejrzewam, że już ta gra nie spodziewała się takiego obrotu sprawy, że ktoś będzie tyle grał. No ja jednak podjąłem wyzwanie i po prostu postaram się to przejść, chociaż może być... O, udało się. 31 poziom. Właściwie samolot już ma prędkość podobną do prędkości lądowania. Ciekawe, czy będzie jeszcze szybciej, gdy dojdę do poziomu 40. Co chwilkę może potrwać. Ale jak widać, tutaj niewiele się zmienia pod względem już wielkości budynków. One są po prostu małe, jedynie co to tylko prędkość samolotu daje znać o sobie, że jest tutaj po prostu trudniej. No i poziom 40. Teraz się okaże, czy będzie jeszcze szybciej i jeszcze trudniej. Zaraz zobaczymy. Uwaga. Lecimy. O, teraz jeszcze inne znaczki wlatują. Teraz już właściwie prędkość mam niemalże taką jak... O, game over nie wiadomo skąd. Właśnie tak już tutaj się dzieje. Pewnie prędkość samolotu przekracza prędkość procesora. No to wygląda. Ale chyba to już będzie koniec. Tutaj już raczej tego się przejść nie da. Tak mi się wydaje, ale może spróbuję, może się uda. Chociaż graniczyłoby to trochę z cudem, bo jak widać prędkość jest tutaj niesamowita tego samolotu. Chociaż czasem bombką jedną można zniszczyć praktycznie cały budynek. Tutaj już wyższych budynków nie będzie. Więc raczej już tego poziomu przejść mi się nie uda. Więc cóż, nie ma co przedłużać i do zobaczenia w kolejnych wideo recenzjach gier na Commodore C16.